Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Kołobrzeg stracił około 20 milionów złotych, ale nie dostanie pieniędzy z drugiego rozdania Funduszu Inwestycji Lokalnych. Po przeanalizowaniu wszystkich list, wszystkich 16 województw, no taki wniosek został wysnuty i taka teoria gdzieś powszechnie jest znana, że niepokorne samorządy nie otrzymały tego dofinansowania. To jest cytat z jednego z ogólnopolskich portali. I nie jest też prawdą, że te fundusze zostały rozdzielone politycznie, bo i Koszalin, i Szczecin, i wiele innych miejscowości zarządzanych przez samorządowców z Platformy Obywatelskiej te pieniądze uzyskało. Ale wśród pominiętych są na przykład Warszawa, Poznań, Gdańsk i wiele innych, także mniejszych miast, których włodarze nie są powiązani z partią rządzącą. Są samorządy, które otrzymały na przykład na realizację 2, 3 wniosków. Tam, proszę Państwa, znajdowałam również takie wnioski, które były wnioskami na przykład na wniesienie wkładu własnego do spółki prawa handlowego. W audycji Zebranie na żywo Maciej Bejnarowicz, radny PiS, przekonywał, że kołobrzeskie projekty miały charakter lokalny, a nie regionalny i między innymi to spowodowało ich odrzucenie. Odpowiedzialnością za to obarczył prezydent Kołobrzegu. Będąc prezydentem, musimy czerpać i korzystać ze wszystkich dostępnych narzędzi, a to oznacza znajomość jakby wymogów związanych z dofinansowaniem. Przypomnijmy, Kołobrzeg złożył 2 wnioski. Jeden dotyczył rewitalizacji Parku Fredry, drugi renowacji zabytkowego ratusza. A czym się różni renowacja zabytkowego ratusza od rewitalizacji zabytkowego budynku dworca? Miejscowością, która aplikowała? Na zabytkowy dworzec w Szczecinku są pieniądze w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nasze 2 wnioski, 2 projekty wpisywały się idealnie w kryteria, które w tej uchwale były przedstawione. Tam było 8 kryteriów i my dopasowaliśmy nasze projekty do tych kryterium, więc tu jak gdyby nie ma możliwości o tym, że popełniliśmy błąd. Anna Mieczkowska złoży odwołanie. Wystąpi też o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej na przykład kryteriów przyznawania środków. Inne pominięte samorządy chcą złożyć wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie zastosowanych procedur.